Po kliknięciu symbolu trzech kropek i funkcji transkrypcja z prawej strony ekranu zostaną wyświetlone napisy do filmu. Możesz też wybrać wersję językową napisów, albo możesz kliknąć ikonę napisów w prawym dolnym rogu ekranu, która powinna być podkreślona na czerwono. Na smartfonach wybierz ikonę CC w prawym górnym rogu ekranu. Kiedy czytamy Księgę Daniela, trudno tam dopatrzeć się u Daniela jakiegokolwiek grzechu. Człowiek pości, modli się, jest wierny, wspaniały. Tylko jest jeden problem. Jaki z Danielem? Że ten człowiek żyje w niewoli. Czy łatwo ci się zgodzić na zniewolenie? Kiedy dopada cię zniewolenie, owszem, wszystkie inne funkcje działają normalnie, ale masz jedno zniewolenie. Wszystko jest w porządku. Modlisz się, jesteś cudowny, wspaniały, może masz dary, charyzmaty, ale masz jedno zniewolenie. Jeden Babilon masz. Daniel z pokorą się modlił w tej zniewoleniu. A ty jak sobie radzisz ze swoim Babilonem? I Daniel był prorokiem w Babilonie. Czy ty potrafisz być charyzmatykiem w swoim zniewoleniu? Jak sobie radzisz z tym? Pamiętacie, jest taki list w Nowym Testamencie do Filemona. Wiecie, o czym on służy? O czym on pisze? List do Filemona. Paweł zwraca się do Filemona z prośbą, żeby przyjął zbiegłego niewolnika, który miał na imię Onezym. Pamiętacie? I ktoś by powiedział, po co taki list w ogóle prywatnej treści ukazuje się jako pismo natchnione? O tak, to jest bardzo natchnione pismo. Nie wchodzę w szczegóły. Ale jakie to jest bardzo ważne, żeby wrócić do swojego Pana, żeby nie zaprzeczać temu, że się jest niewolnikiem. Onezym uciekł od swojego Pana Filemona i chciał u Pawła uchodzić za wolnego człowieka. My też tak czasem uciekamy od swoich zniewoleń, a u jakiegoś, w jakimś blisku, w pobliżu jakiegoś autorytetu duchowego chcemy uchodzić za wspaniałego przyjaciela, za uduchowionego, wolnego człowieka. Nie uciekniesz od swojej prawdy. Paweł to rozeznał i powiedział, wracaj Onezymie do Filemona. Tam jest twoje miejsce, w twoim zniewoleniu. Dojrzewaj w tym. I Onezym pokornie poszedł do Filemona i stąd ten list się znajduje w Nowym Testamencie. List, który nam powinien powiedzieć bardzo dużo, że nie ucieka się od swoich prawd, nawet jeśli są trudne, zniewalające. Jeśli umiesz prawdziwie uznać zniewolenie, bo to może być początek uwolnienia, kiedy zgadzasz się na to, kim jesteś. Kiedy mówisz, tak, to jest prawda, stać mnie tylko na to, że na nic mnie nie stać. I bez Ciebie, Jezu Chryste, nic nie mogę zrobić. Rozumiesz? Bo jeśli Bóg jest Zbawicielem, to znaczy, że On tylko ze wszystkiego może Cię zbawić, a nie Ty sam siebie możesz zbawić. Ty siebie możesz zbawić, a On to może Cię zbawić. Dlatego Pan nam daje czasem takie trudne, zniewalające prawdy, żeby nam przypomniały, że nie jesteśmy zbawicielami sami dla siebie. Ezechiel musiał przyjąć prawdę o sobie, że no, że żyje łajnem. Trudne. Że jest człowiekiem nędznym. Znam kogoś, kto był obdarzony pewnymi darami, pewnymi charyzmatami. Pan go uzbroił klejnotami z nieba. A jednocześnie tak wszedł w pychę ten człowiek, co mi później wyznał z pokorą, że Bóg, żeby go uwolnić od tego, dał mu takie wielkie pożądanie, że nie mógł się powstrzymać od tego, żeby z ulicy nawet zebrać niedopałek papierosa. Takie pożądanie miał do tytoniu. Tak był upokorzony. Takie łajno jadł. Ze śmietnika potrafił wybrać poważny człowiek. Tak był upokorzony przez zniewolenie. Aż wreszcie sobie wybił z głowy to, że jest wspaniały. Jak zobaczył, na co go stać, że jak pies stoi przy śmietniku, to mu przeszło. Im większa duma, tym gorsze później będą zniewolenia. Im większa pokora twoja, tym Pan nie musi tego redukować wtedy. Módlmy się, bracia i siostry. Niech Pan nam da łaskę swoją. Duchu Święty Jezusa Chrystusa, widzisz nas w tym spotkaniu, widzisz nas w tej modlitwie. Teraz rzucasz promień swojej prawdy w naszą duszę
i pokazujesz nam, że nie ma miłości bez prawdy. Przypominasz nam listy świętego Jana, naszego brata. Pierwszy list świętego Jana zaczyna się właśnie w ten sposób, że Bóg miłuje w prawdzie. Jan mówił, miłuje swoją panią, czyli Kościół w prawdzie. Jakże często pojawiają się tam te słowa. I Ty, Duchu Święty, dzisiaj do nas kierujesz te słowa, że chcesz nas kochać w naszej prawdzie. Że nie chcesz, żebyśmy udawali kogoś innego niż jesteśmy. Że kochasz łazarzy, a nie bogatych ludzi. Że kochasz bardziej prawdę o naszych wrzodach niż purpurę i wisior, którymi chcemy ukryć naszą prawdę. O Panie, jakże Twoja miłość jest prawdziwa. O Najświętszy, Ty przyjdź, uwolnij nas od takiego przekonania, że możemy sobie sami radzić w życiu bez Ciebie. O Najświętszy, niech Twoje palce delikatnie dotykają naszych serc. Niech Twoja mądrość i miłość stąpią na nas, o Najświętszy, o Wszechmogący, o Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Pozwól nam wielbić Ciebie. Daj nam dar modlitwy, abyśmy się modlili tak, żeby to było przyjemnością i szczęściem dla Ciebie. Żeby nasza modlitwa była jak muzyka, żeby nasza muzyka była modlitwą. O Panie, jak to uczynić, aby nasze słowa sprawiły Ci przyjemność? Aby nasze modlitwy były miłe w Twoich uszach? Jak sprawić, żeby łzy potoczyły się po Twoich policzkach ze wzruszenia nad nami? Powiedz, jak się modlić do Ciebie, żebyś nas usłyszał i pobłogosławił? O Panie, ześlij swojego Ducha, aby dał nam modlitwę. My chcemy się modlić o modlitwę teraz. O chwalebny, o jedyny, o wszechmogący. O imieniu Najświętszym, o imieniu błyszczącym prawdą. O Boże w Trójcy. Przyjdź, pochyl się nad nami, nad swoimi dziećmi, nad łazarzami. Przyjdź. O Panie, pójdź pośród swojego ludu. Stąp na nas. Niech Twoja cisza nas uwalnia. Niech Twoja obecność nas uzdrawia. Ojcze, przechadzaj się pośród swoich dzieci. Przytul. Dotknij dłonią. Ogarnij ramieniem. Ucałuj nasze dusze, Tato. Tak się cieszymy, że możemy być prawdziwi w Twoim obliczu miłości. Że nie musimy udawać przed Tobą, że kochasz nas dogłębnie, że kochasz nas na zawsze. Ojcze, Duchu, Synu, w oczach Twoich jesteśmy tak cenni, i źrenice Twoje są pełne naszych imion. Ojcze, tchnij w nas Ducha prawdy, mądrości, miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Stąp na nas. Stąp na nas. Mszy chylić.
moruach elchani eno ichechach echon yandusne amaredo shi amohane l'amore amin muschavar enosho Samaleni Boruach Elohim Boruach HaKodesh Amiremesu Adhadianda Zwajmy go Ella muara mi Jesuanda, ele sharia muena mueseria dualach, eru muesem mariach, ella hadiere hathandara hadiere, arahandara hadiere, la ariari aria meru aria, ella iari aria. I wyraź swoje serce w tej modlitwie. La Maria Henu, Maria Henu, wyraź swój żal. La Maherum Nase, wyraź swój ból w tej modlitwie. La Herieru Shamayem. Wyraź się, wyraź sobą. W tym słowie modlitwy wyraź siebie, Lachayerama. Niech ta modlitwa będzie tobą, stań przed Panem w swojej modlitwie, Allahiera. Niech Pan cię zobaczy w twojej modlitwie, Allahierama nasy. Uszmachami. Wzrusz się, aby Bóg się wzruszył, Allahieremu. Namariechenu. Panie, dzięki Ci, że jesteś, że błogosławisz. Dzięki Ci za Twoją chwałę, która osiada w naszych sercach. Dzięki Ci za dary, które nam dajesz. Dzięki Ci za charyzmaty, którymi nam obdarzasz i za prawdę o nas samych. Kanał istnieje dzięki Waszemu wsparciu.